program rozrywkowy zamykający czwarty rok działalności. Korona zbiornika zdobyta podczas rowerowego rajdu. Średniowieczna osada Wojów gościła w Raciborzu. Dzień dobry, jest poniedziałek 21 czerwca. Hanna Karasińska, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Teatr senioralny Forte po raz kolejny przedstawił swój program rozrywkowy na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Tym razem w piątkowy wieczór publiczność przeniosła się w bajeczny czerwcowy świat pełen życia, kolorów i natury. Życie to taka gra, w której wygrywa ten, co szczęście ma. Wystarczy łód, chociaż wód, by nagle cud się stał. Czerwcowe obrazy natury w barwach życia. Taki tytuł nosi program rozrywkowy, którym aktorzy amatorskiego teatru Senioralne Forte zakończyli czwarty już rok swojej działalności w Kuźni Raciborskiej, tym samym rozpoczynając wakacje. Tak pomyśleliśmy, żeby ten program, który jest zatytułowany Czerwcowe obrazy natury w barwach życia, żeby ten program dał publiczności dużą dawkę takiego humoru, ciepła, radości, refleksji, wyciszenia. Jeżeli się już ten program skończy, żeby powiedzieli, że była to najwspanialsza terapia poprzez poezję i piosenkę. A myślę, że ta scenografia też jest taka cieplutka, taka czerwcowa, bo to będzie piknik, a później urodziny, więc na pewno nie będziemy się nudzić. Niespożyta dawka energii, entuzjazmu i radości życia to cechy, które ani na moment nie opuszczały zaangażowanych w swoje role aktorów. Życie, główny temat życie, ale nie tragizujemy, nie pokazujemy smutku, broń Boże, tylko właśnie pokazujemy, że człowiek może też poprzez taki optymizm, taki spokój duszy, taką harmonię z naturą, może sobie zaprogramować troszeczkę to życie spokojniejsze, to życie radosne, żeby w takich barwach to życie zobaczyć, że przecież każdy kwiat, każde drzewo, wszystko jest takie piękne, więc popatrzmy choćby na to, na tą trawę, popatrzmy chociaż na te pąki, na te, posłuchajmy, jak te ptaki pięknie śpiewają, więc to jest naprawdę śliczne. Dopasowane są piosenki do tekstów. Teksty właśnie są o tej naturze, ale o człowieku, o życiu, na wesoło. Myślę, że można się tak na chwilę zrelaksować. Wydaje mi się, że będę klaunem. Znaczy nie wydaje mi się, tylko wiem to na pewno. Tak, żeby ludzie mieli trochę radości, żeby trochę się powygłupiać. No, zresztą ja to lubię i po prostu wyjdę i myślę, że trochę za radości sprawię tam na tej scenie. Będę mógł coś wesołego uczynić. Każdy jest inny i każdy ma swój jedyny, niepowtarzalny sposób na życie. Ważne, żeby się nim cieszyć, żeby robić cokolwiek, żeby spełniać marzenia i otaczać się dobrymi ludźmi, tak jak nasze malutkie grono. Dzisiaj taka letnia sztuka poświęcona właściwie refleksji lata, wiosny, nadziei po tym koronawirusie, przynajmniej na chwilę odsapnięcia i uduchowienia właściwie i dla nas, i zwłaszcza dla publiczności, żeby mieli z tego jakąś przyjemność, żeby ich po prostu, każdy człowiek lubi trochę rozrywki, trochę przyjemności i to w życiu jest potrzebne.
Czerwcowe obrazy natury w barwach życia to drugi spektakl przedstawiony w jednym miesiącu, co wymagało sporo zaangażowania i wysiłku ze strony całego senioralnego forte. Zawsze z Łukaszem, bo z Łukaszem prowadzimy właśnie teatr senioralny forte, zawsze pytamy, czy chcą wystąpić, czy jest taka potrzeba, jak najbardziej. To nie my dyktujemy, tylko grupa. Grupa sobie nie wyobraża, żeby w tym trudnym okresie, przez te półtora roku, żeby się nie spotykać. Oni się chcą spotykać, oni chcą rozmawiać. Oczywiście wszystkie obostrzenia zachowujemy jak najbardziej, ale takie rozmowy, takie właśnie taka terapia śmiechem i poezją, piosenką, tańcami, żeby również była gimnastyka ciała. To wszystko sprawia ogromną radość. A jeżeli się ma już po 60, po 70, to trzeba smakować każdą chwilę i szukać tych dobrych rzeczy, a o złych zapominać. Jak zwykle o doskonałą oprawę muzyczną zadbał współprowadzący teatry senioralne Forte Łukasz Porwoł, którego głos oczarował szczególnie kobiecą część widowni. Popis swoich wokalnych umiejętności dała także Anna Kijek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. To, co mam, to młodość, której nie potrafię kryć. To wiara, że naprawdę umiem żyć. W minioną sobotę przez gminę Krzyżanowice przejechał rajd rowerowy, którego trasa przebiegała przez koronę zbiornika Racibórz Dolny. Frekwencja dopisała, a ponad 35-kilometrową trasę uczestnicy pokonali w pełnym słońcu. Aż 80 rowerzystów wzięło udział w zorganizowanym po raz pierwszy w tym roku rajdzie rowerowym, jaki swoim mieszkańcom zaproponowała gmina Krzyżanowice. 19 czerwca, tuż po godzinie 10, spod Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Tworkowie, grupa śmiałków wyruszyła zdobyć pełną koronę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Chociaż często na rowerach jeździmy, no to raczej nie powinna być aż takim kłopotem, no ale w tym upale może być ciekawie. A na rajdzie rowerowym pierwszy raz tu w Krzyżanowicach? Tak, pierwszy raz. Niezmiernie się cieszę. Czy trasa jest wyzwaniem, bo dosyć długa? No raczej nie, bo jeżdżę tak co tydzień, jak pogoda sprzyja. Ale tą trasą? Tak. Czyli wałami głównie, nie? To tak 24-25 km robię co tydzień. No, czyli pan wysportowany, przygotowany i na mecie pierwszy. Rower muszę wypróbować. Czy ta trasa jest paniom znana? No, częściowo. Częściowo rekreacyjnie już tak częściowo żeśmy jeździły po tych wałach. Czyli nie będzie stanowiła większego problemu? No, mamy nadzieję, że nie. Jesteśmy wysportowane. Czy ta trasa dzisiejsza jest wyzwaniem dla pani? No, w tym upale to chyba tak. A trasa znana już jest przejeżdżona? Tak. A tutaj na rajdzie rowerowym w Tworkowie pierwszy raz? Nie. W Tworkowie tak, ale w gminie nie. A który to pani rajd z kolei? Ojejku, nie pamiętam. Jest wyzwaniem? Nie. A często jeździsz na rowerze? Tak. A ta trasa, która teraz jest wyznaczona, jest ci dobrze znana? Nie. A czy rajd pierwszy raz tutaj? Znaczy ja nie, bo ja jestem tutaj mieszkańcem. Także jak odbywały się rajdy, to zawsze brałam udział. Były inne trasy, a teraz mamy atrakcyjne okolice i sprzyjające turystyce rowerowej. Także zachęcamy do korzystania z tych tras. A ja pierwszy raz, koleżanka mi akurat zaproponowała taki wyjazd, więc z przyjemnością skorzystałam. Tegoroczny rajd rowerowy był wyjątkowo wyczekiwany. Jego organizacja to nie tylko powrót do formy, ale także świetna promocja, a liczba jego uczestników motywuje do organizacji kolejnych podobnych wydarzeń. Cieszymy się, że nareszcie te obostrzenia, że tak powiem, na tyle są zluzowane, że można powrócić do takich form aktywności. Chcemy zaproponować, jak co roku robiliśmy rajd rowerowy. Pierwszy, ja myślę, że to nie ostatni, bo już planujemy kolejne. Frekwencja jest bardzo duża, bo prawie 100 uczestników się zgłosiło. Myślę, że dzisiaj może nawet być więcej, bo pogoda jest piękna. Chcemy pokazać zbiornik Racibórz. Mam nadzieję, że tym rajdem też jakby przekonamy wszystkich
tych, którzy są zainteresowani udostępnieniem ścieżek na terenie zbiornika Racibórz i z Wodami Polskimi się szybko dogadamy, że będzie to można już normalnie, legalnie, przy otwartych bramkach wpuścić ruch rowerowy. Pomyślę, że to jest bardzo potrzebne. No a tym dzisiejszym rajdem rowerowym w gminie Krzyżanowice rozpoczynamy sezon taki oficjalny, taki grupowy, więc będziemy jeszcze proponowali tradycyjny rajd z Uteksem, z naszą największą firmą, już rozmawiałem, znajdziemy myślę w sierpniu jakiś dogodny termin. No i będzie jeszcze z projektu Kierunek Turystyka razem z gminą Szyleżowice, więc tych rajdów kilka się w tym roku odbędzie. Zapraszamy na wszystkich zainteresowanych. Ciągły rozwój gminy Krzyżanowice daje możliwość planowania tras w oparciu o jej najciekawsze atrakcje, a jedną z nich niewątpliwie była meta zlokalizowana przy ruinach zamku w Tworkowie oraz nowy odcinek ścieżki rowerowej. Gmina Krzyżanowice ma wiele różnych ścieżek, tras rowerowych, opcjonalnych, natomiast chcemy dzisiaj jakby pokazać cały ten zbiornik, pokazać, że można go używać również do celów turystycznych, a przy okazji promować nasze obiekty, bo zakończymy pod ruinami w Tworkowie nowy odcinek ścieżki rowerowej i drogi, który aktualnie realizujemy razem z powiatem w Tworkowie, też jakby, no może nie otworzymy, bo jeszcze nie są zakończone prace, ale będzie można, będzie jakby używać, więc myślę, że będzie fajnie, atrakcyjnie, a pogoda dopisuje. Uczestnicy rajdu, którym niestraszny okazał się upał i daleka trasa, na mecie oprócz wody i poczęstunku mogli liczyć na ciekawe gadżety przygotowane przez gminę. Za nami 11. edycja Festiwalu Średniowiecznego, która odbyła się w sąsiedztwie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. To najprawdopodobniej największa tegoroczna impreza tego typu. Raciborski Festiwal Średniowieczny to podobnie jak w poprzednich latach wydarzenie, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców całego regionu. Bogaty program zawierał nie tylko efektowne walki, ale także prelekcje i warsztaty. Zarówno dzieci, jak i staruszkowie znajdą u nas co tylko chcą. Jeżeli ktoś nie chce się ruszać, może zagrać w Nefa Tafla, czyli tak zwane wikińskie szachy. A jeżeli ktoś chce się poruszać, to albo program dla dzieci, a dla dorosłych warsztaty z wikliniarstwa, z garncarstwa, z kaletnictwa. Na pewno głównym punktem jest Wielka Bitwa Wojów, która po godzinie 17:00, i tutaj od razu mówię, że w historii Raciborza takie coś się jeszcze nie wydarzyło. Na tle Polski, jak wypadamy, Racibórz jest na razie numerem 1, ponieważ jest to największa bitwa w Polsce tego roku, tego sezonu. Z tego, co zapisało się do tej pory, to jest około 112 osób na 112, czyli ponad 200 woja wyjdzie w pełnych pancerzach do tego, żeby się z sobą potykać. Jest bardzo mało miejsca, dlatego stworzymy chyba z 8 linii i te 8 linii na 8 linii to da wielki, wielki, wielki power. Przechadzając się po terenie festiwalu można było nie tylko uczestniczyć w walkach czy warsztatach, ale także zwiedzić średniowieczne obozowisko, w którym dostępne były wyjątkowe wyroby rękodzielnicze. Prezentuję kolekcję Wiosna-Lato 1050, a tak serio mówiąc reprezentuję tutaj pracownię krawiectwa wczesnośredniowiecznego rękodzieło Kas. Ja się właśnie zajmuję szyciem wczesnośredniowiecznych ubrań. Przychodzą do mnie ludzie z, można by powiedzieć, różnych warstw społecznych. Przychodzi mieszkaństwo, przychodzą ludzie bardzo bogaci, którzy chcą się oprzeć jedwabiem. Przychodzi taki... Ludzie, którzy potrzebują najniższą warstwę społeczną, generalnie można znaleźć wszystko. Ludzie bogaci nosili kolor, ponieważ było ich na to barwienie stać. Barwienie to jest rzecz bardzo kosztowna, mówiąc o realiach historycznych. Nie było tak, że sobie kupujemy za 2 złote barwnik, rzucamy w pralkę. Trzeba było naprawdę mocno się wysilić, wiele razy tę tkaninę barwić, najpierw pozyskać te barwniki. Trzeba było znaleźć tkaninę, która dobrze łapie ten kolor, a taką tkaniną był jedwab. Jedwabniki, te wąskie nitki, również bardzo droga rzecz, więc przede wszystkim wysokie stany można rozróżnić właśnie kolorem, tak jak na przykład u mnie. Nie trudno było rozpoznać wojowników, którzy ścierali się podczas walk 1-1, a później także w wielkiej bitwie. Mimo ponad 30-stopniowego upału ubrani byli w wyjątkowo mało przewiewne, ciężkie stroje. Walka jest na stal, jaką Państwo tutaj widzą, tak jak teraz w pojedynkach wojowie walczą. Mamy na sobie hełmy stalowe, stalowe uzbrojenie, które ma nas chronić. No i ścieramy się ze sobą. Jeśli mamy na sobie kolczugę, jakiś rodzaj zbroi, może lamelkowej, hełm, sam hełm z kolczugą może do 15 kg maksymalnie, mi się wydaje, że może być całość. Więc dosyć sporo, szczególnie jak jest dzisiaj dosyć upalny dzień. A my już teraz zapraszamy za rok, bo po takim sukcesie organizacyjnym i frekwencyjnym Dręgowie z Nadgórnej Odry z pewnością nas nie zawiodą i ponownie spotkamy się tutaj podczas 12. edycji festiwalu.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.